Września, Gniezno, ulica Strumykowa, 8, drugim Patryk Bill, czwórka Grzegorz Szczepanik, kapitan zespołu, mają Szymon Lewandowski, Mateusz Roszak, Mateusz Ławniczak, Jakub Hoffman, Miłosz Brylewski, Krzysztof Wolkiewicz i... To jest wznowiona, w tym momencie właśnie to się wydarzyło, jest strzał w kierunku bramki gości, aczkolwiek nawet nie musiał interweniować bramkarz Gdrojach. Teraz ostro powalczyli dwaj zawodnicy. Rusza z piłką oznaczony numerem 11 zawodnik Mieszka. Gracjan Goździk, podanie do Tomasza Bzdęgi. Zrobiło się dość groźnie, ale ostatecznie Bzdęga nie zdołał wygrać pojedynku z Oskarem Rechtzigelem. Osobowy mur drużyny gości. Piłka wpada w pole karne, uderza tam jeden z gospodarzy, jeszcze mamy próbę strzału. Dośrodkowanie, wydaje się, że to by było też dobrym rozwiązaniem. No, kiepsko to wymyślił Marcin w poczynaniach obu ekip. Teraz Dawid Radomski, podanie do zawodnika oznaczonego. Słuszna decyzja sędziego, nie było mowy tutaj o jedenastce. Radosław Mikołajczak podaje do Bzdęgi. Bzdęga w pole karne i teraz groźna, bardzo groźna sytuacja. Biegła końca, wracamy do pierwszej stolicy Polski, gdzie odbywa się pojedynek pomiędzy miejscowym Mieszkiem Gniezno a Świtem Skolbin. Inaczej zdecydowali się rozstrzygnąć ten rzut rożny goście ze Szczecina. Mamy strzał przyjezdnych, ale bardzo pewnie interweniował Wiktor Beśka. Inna to stosunkowo wysokie lokaty, a tymczasem na razie nie najlepiej to wygląda. Teraz gnieźnianie Radosław Mikołajczak upadł w polu karnym. Piłkę przechwycił grający z numerem 9 Adam Konieczny. No i właśnie Konieczny pokonuje precyzyjnym uderzeniem Oskara Rechtzigela i w tym momencie gnieźnieńska drużyna obejmuje prowadzenie 1-0. 15. Kacper Wojdak, a nie Paweł Krawiec, a w jego miejsce pojawił się na murawie Krystian Peda, numer 11, a tymczasem mieliśmy kolejne niebezpieczeństwo ze strony gnieźnieńskiego Mieszka. Mikołajczak próbował ładnym zwodem oszukać przeciwnika, piłka pozostała w jego posiadaniu i teraz kiepsko do środka Marcin Trojanowski. Trojanowski, mamy dośrodkowanie, no i dobrze w defensywie gości, ale jeszcze jedno dośrodkowanie przez Szymona Pająka do Dawida Radomskiego. Ten zdoł. Gramy dalej. Atakują gnieźnianie. Może być groźnie i tak, drodzy Państwo, mamy bramkę numer 2, a jej autorem oznaczony numerem 11 w drużynie gospodarzy Gracjan Goździk. Próbował interweniować Oskar Rechtzigel, ale gdzieś piłka otarła się o jego dłoń, a następnie oraz Adama Koniecznego. A teraz gnieźnianie znów ruszają z akcją. Pokazuje się tam na środku Konieczny. Będzie pewnie podanie do Koniecznego. Konieczny uderza i proszę Państwa, pięknym, precyzyjnym strzałem po boisku, po murawie wprowadza piłkę do siatki. Adam Konieczny, drugie trafienie tegoż zawodnika w dniu dzisiejszym. Szczecina, naprawdę dobry strzał teraz z rzutu wolnego, ale piłka nie wpadła do siatki, teraz znów na swoim obiekcie. Nie wiem, ile ona już trwa, ale na pewno bardzo, bardzo długo. Tymczasem kolejna akcja gospodarzy, uderzał oznaczony numerem. Kotłuje się w polu karnym Świtu, podanie po ziemi, ładny strzał autorstwa Gracjana Goździka. Teraz jeszcze dobitka, aczkolwiek piłka. Chociaż teraz ładnie pędzi Krzysztof Wolkiewicz, oddaje piłkę Panowiczowi, a ten no, nie popisał się. Oskar Szczepanik. Oskar Szczepanik. I w tym momencie arbiter główny, pan Marek Marcinkowski z Malborka, kończy to spotkanie w ramach 9. kolejki 3. ligi grupy 2. MKS Mieszko Gniezno pokonuje na własnym obiekcie drużynę Świtu Skolbin 3-0, a gole zdobywali...